Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Przewoźny Zuzanna, jestem dietetykiem. Na co dzień współpracuję z autystami. Wiem też ja, jak i my tutaj w Instytucie, jak ważne jest właśnie takie kompleksowe wsparcie specjalistów, więc też w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych podopiecznych zaprosiliśmy panią doktor Annę Kostiukow, o której można mówić dużo. Pani doktor przede wszystkim jest tutaj fizjoterapeutką, menadżerką też Wielkopolskiego Centrum Terapii Dzieci, też doradczynią zawodową osób z niepełnosprawnościami i też wykładowczynią wielu uczelni, między innymi właśnie u Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Koordynuje procesy terapeutyczne dzieci z zaburzeniami rozwoju, właśnie przede wszystkim ze spektrum autyzmu w Wielkopolsce. Także można naprawdę wiele mówić i już jeszcze tak, jeszcze jeśli chodzi o techniczne aspekty samego webinaru, to po części pani doktor, ja też opowiem pokrótce jeszcze o czym się zajmujemy w Instytucie i też ofertą badań w zakresie diagnostyki, a w międzyczasie mogą Państwo zadawać pytania na czacie i po prostu po mojej części pani doktor odpowie na wszystkie pytania. Także ja już nie zabieram czasu i oddaję głos tutaj naszej prelegentce. Dobrze, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za przedstawienie, no i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Myślę, że to jest wyraz naszej tutaj wieloletniej już współpracy między Instytutem Mikroekologii a Uniwersytetem Medycznym czy Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii i takim naszym wspólnym, myślę, naprawdę bardzo mądrym i zgodnym z aktualną wiedzą działaniami związanymi właśnie z poprawą jakości życia osób ze spektrum autyzmu. Ja jedyne, co może sprostuję to, co powiedziała pani Zuzanna, bo nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowiem. Przyznam szczerze, jak u nas na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu mamy webinary dotyczące autyzmu, to zwykle lista pytań jest po prostu bardzo, bardzo długa, stąd też nie obiecuję, że wszystkie, natomiast chętnie oczywiście po zostawieniu adresu mailowego, mailowo chętnie odpowiem jak najbardziej. Oczywiście nasze dzisiejsze spotkanie, bardzo się cieszę, że jest, że się odbywa i w ogóle się cieszę, że dużo na temat autyzmu mówimy, ponieważ jest to zagadnienie, które dotyka coraz większą liczbę rodzin, coraz większą liczbę dzieci i ten przyrost dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi jest naprawdę, powiedziałabym, spektakularny i tak też jest zresztą opisywany w piśmiennictwie medycznym jako taki bezprecedensowy, z roku na rok coraz silniejszy przyrost ilości nowych diagnoz u dzieci. Oczywiście sama nauka jest tutaj taka ostrożna w ferowaniu różnych, powiedziałabym, takich katastroficznych wizji, że coś się dzieje i dlatego jest taki duży przyrost, bo w nauce też tak ostrożnie do tego się mówi, podchodzi się do tego ostrożnie i mówi się, że tutaj na pewno duże znaczenie ma ta kwestia i świadomości, i zmian kryteriów diagnostycznych. Także tutaj wiele czynników na to ma wpływ, niemniej jednak rzeczywiście coraz więcej jest pacjentów ze spektrum autyzmu, my to obserwujemy u nas właśnie zarówno w tym obszarze, powiedzmy, akademickim, uczelnianym, który reprezentuję, czyli przede wszystkim Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, tam prowadząc zajęcia ze studentami, muszę powiedzieć, że od lat widzę taką tendencję, ponieważ jeszcze z 10 lat temu w grupach studenckich to na 20, powiedzmy 5 osób potrafiła znaleźć się jakaś jedna osoba znająca osobę z autyzmem, czy mogąca z taką osobą gdzieś przebywać, mieć jakieś doświadczenie, natomiast teraz tak naprawdę co drugi student ma taką osobę albo w rodzinie, albo wśród znajomych, albo sąsiadów, więc jakby sytuacja jest na pewno bezprecedensowa, ponieważ ilość osób ze spektrum jest coraz większa, więc z jednej strony to jest właśnie ten obszar tutaj akademicki, z drugiej strony na pewno jest to nasz obszar diagnostyczny i terapeutyczny, ponieważ na osiedlu Lecha u nas w Poznaniu prowadzimy takie kompleksowe wsparcie dzieci ze spektrum autyzmu i muszę powiedzieć, że jakby taka idea na bazie nauki, na bazie tego, co dotychczas zostało zbadane, sprawdzone,
jest mi tutaj bardzo bliska i na tym się zdecydowanie się na tym opieramy. No i oczywiście prowadzimy także przedszkole dla dzieci z autyzmem spektrum, także serdecznie zapraszamy do obejrzenia w ogóle naszych tutaj działań. Natomiast ze strony takiej czysto edukacyjnej to zachęcam do odwiedzenia strony spektrumautyzmu.pl oraz naszej fundacji na rzecz uzawodowienia i usamodzielnienia osób ze spektrum autyzmu, czyli rzeczywiście jakby tutaj, tak jak pani Zuzanna mówiła, rzeczywiście ogrom różnych instytucji, taka prawdziwa moja fascynacja od nas tu już wielu, wielu lat tą tematyką spektrum autyzmu. Powinnam jeszcze powiedzieć, że zapraszamy na studia podyplomowe z tematyki autyzmu, zwłaszcza rodziców, ale może przejdźmy rzeczywiście tutaj do meritum. Spotkaliśmy się dzisiaj, ponieważ chcieliśmy opowiedzieć trochę i tak powiedziałabym zahaczyć temat spektrum autyzmu pod kątem zaburzeń zachowania i muszę powiedzieć, że miałam oczywiście taką dużą dowolność, jeśli chodzi o współpracę z Instytutem, na jaki temat chciałabym opowiedzieć. Natomiast to, co widzę wśród naszych pacjentów, naszych klinik, to ilu pacjentów się zgłasza i to z jakimi jakby problemami musimy się mierzyć, my wszyscy specjaliści, czy my wszyscy rodzice, bo ja też jestem rodzicem dziecka ze spektrum, to na pewno jest to tematyka związana z zaburzeniami zachowania u dzieci ze spektrum, czy z zaburzeniami neurorozwojowymi ogólnie, czy złożoną niepełnosprawnością i zazwyczaj tutaj muszę powiedzieć, jesteśmy w kropce, a specjalistów zajmujących się w ogóle, potrafiących skutecznie i tak efektywnie pomagać dzieciom, młodzieży czy dorosłym z trudnościami powiedzmy w zachowaniu, mówiąc tak ogólnie, jest niestety stosunkowo mało. I wszystko wynika tak naprawdę myślę, że wynika to po prostu z naszego społecznie stosunkowo niskiego poziomu wiedzy i tego, że my cały czas tak naprawdę żyjemy w jakichś takich stereotypach związanych ze spektrum autyzmu, które nam tak naprawdę one nam nie pomagają, one nam utrudniają. To, co ja zawsze bardzo lubię tutaj jakby podkreślać i mówić, to fakt, że my realizujemy mnóstwo różnych projektów w celu poprawy jakości życia rodzin, w których są dzieci ze spektrum autyzmu, ponieważ ten dobrostan rodziny jest absolutnie niezbędny, konieczny i nierozerwalnie wręcz związany z możliwościami osiągania wyższych rezultatów terapeutycznych u dziecka. To też zbadaliśmy u nas na uniwersytecie, zresztą na wielu różnych uczelniach na świecie, to połączenie między stanem emocjonalnym rodziców a efektami u dziecka. Stąd też mówię o poprawie jakości życia rodzin. I w trakcie jednych z badań, które prowadziliśmy, było przeprowadzenie około setki wywiadów z rodzicami dzieci ze spektrum. Zadaliśmy pytanie, co mogłoby, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze Państwu pomóc? Co Państwu by jako rodzinom z dziećmi ze spektrum mogło pomóc najbardziej? Co moglibyśmy zrobić? I pytanie było, i odpowiedź była jedna. Wszyscy rodzice tak naprawdę naszych dzieci ze spektrum najbardziej pragną czy proszą o to, żeby ta świadomość społeczna w zakresie autyzmu rosła, żeby nie trzeba było się właśnie przepraszać, żeby można było uczestniczyć w życiu społecznym. I w związku z tym takie spotkania jak dzisiaj na pewno mają właśnie taką moc, moc związaną ze wzrostem świadomości. Niemniej jednak musimy jakby mieć na uwadze, że tematyka spektrum autyzmu jest tematyką rzeka. Naprawdę na studiach podyplomowych przez rok uczymy się o autyzmie i mam wrażenie, że my się jakieś 10% i tak uczymy, ponieważ wiedza w tym zakresie jest przeogromna i wiedza w związku z tym z różnych gałęzi nauki, w tym jest największy, bym powiedziała, mankament i w tym największe tkwi zdziwienie i takie clue tego w ogóle, powiedzmy, problemu. Ponieważ autyzm możemy spokojnie rozpatrywać i oczywiście w tych sferach nam dość dobrze poznanych, typu sferze psychologicznej czy pedagogicznej,
ale są również inne obszary, które również trzeba eksplorować, żeby móc faktycznie spojrzeć na osobę ze spektrum autyzmu całościowo i żeby rzeczywiście w taki mądry sposób, taki sposób przemyślany, no i oczywiście na bazie nauki, żeby można było rzeczywiście dostosować ten proces terapeutyczny do potrzeb indywidualnych, potrzeb dziecka. I tutaj jakby bardzo, że tak powiem, wielkimi krokami zbliżamy się do meritum, czyli do tego obszaru medycznego, na którym chciałabym się dzisiaj skupić, ale tak naprawdę przede wszystkim chciałabym Państwa, bo przypuszczam, że większość spośród Państwa jest rodzicami albo nauczycielami, terapeutami, niezależnie czy ta, czy ta grupa, obie uczę na różnych studiach podyplomowych, to zawsze uczę takiej dużej, bym powiedziała, zwłaszcza nauczycieli, muszę powiedzieć, i terapeutów, uczę takiej dużej pokory wobec własnej niewiedzy, taką jaką ja oczywiście także mam, ponieważ każdy dosłownie rok w nauce, w obszarze medycyny i w temacie autyzmu przynosi taki duży, że tak powiem, wachlarz nowych informacji, że będąc dobrym specjalistą, takim specjalistą skutecznym w pomocy dzieciakom ze spektrum, trzeba naprawdę być cały czas na bieżąco, ponieważ ta wiedza jest stale uaktualniana, stale coś nowego i setki, tysiące publikacji naukowych, więc nie jest to tak, jak to bardzo często na różnych konferencjach, mimo wszystko autyzm jest bardzo mocno zwykle zdominowany przez jakby to środowisko psychologiczno-pedagogiczne, no z racji tego, że rzeczywiście każde dziecko ze spektrum autyzmu powinno mieć wytyczoną indywidualną ścieżkę rozwoju i edukacji, w związku z tym ten powiedzmy nurt oświatowy tutaj góruje mimo wszystko, natomiast należałoby jeszcze zawsze mieć taką poprawkę, powiedzmy na ten aspekt medyczny, ponieważ my się wszyscy jakby tak społecznie przyzwyczailiśmy do pewnych objawów u dzieci ze spektrum autyzmu, to znaczy my tak sobie stereotypowo uważamy, że i zakładamy, że właściwie to co powinniśmy zrobić, to co jest takim meritum czy sednem sprawy, to jest no oczywiście szybka diagnoza, absolutnie się z tym zgadzam, jak również znalezienie odpowiedniej placówki edukacyjnej, terapeutycznej, również się z tym zgadzam. Jednakże biorąc pod uwagę współczesny stan wiedzy, która zdecydowanie wykracza poza jedynie ten obszar wsparcia, powiedzmy, edukacyjnego, światowego, musimy wziąć pod uwagę, że tutaj bardzo ważnym, bardzo istotnym w całym procesie planowania i terapii dzieci ze spektrum autyzmu jest pełna diagnostyka medyczna i ja myślę, że stąd też tutaj nasze, że tak powiem, lubienie się z Instytutem Mikroekologii, ponieważ my realnie mówimy na ten sam temat, my mówimy na temat tego, że dzieci ze spektrum autyzmu realnie powinno się badać, bo oczywiście autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym i co do tego nie ma wątpliwości i bardzo często na różnych właśnie tutaj konferencjach, a zazwyczaj na tych wszystkich polskich różnych, które są, występuje, to często słyszę właśnie komentarze, że po co w ogóle ten temat jakby medyczny, skoro autyzm jest zaburzeniem rozwojowym i zaburzenia się nie leczy. No i tutaj jakby w pełni się podpisuję pod tym, że absolutnie zaburzeń rozwojowych nie leczymy, zostawiamy je, powiedzmy, w spokoju. Natomiast musimy mieć tą świadomość, że biorąc pod uwagę realnie autentyczny, taki obecnie obowiązujący, powiedzmy, stan wiedzy, to zdecydowana większość, ponad 90% osób z spektrum autyzmu to są osoby, które posiadają liczne choroby współistniejące i co sprawia, że mimo iż mówimy o autyzmie jako o zaburzeniu rozwojowym, to w praktyce
bardzo często niemal każda osoba z tym zaburzeniem rozwojowym jest równocześnie pacjentem cierpiącym na dolegliwości, powiedziałabym, nie autystyczne, tylko typowe, na które ma prawo cierpieć każdy organizm. Troszkę jest tak, my tak się tutaj jakby zapętliliśmy, myślę, społecznie w tym myśleniu o autyzmie i zakładamy, że wszystko, co nietypowe i wszystko, czego nie rozumiemy, co może byśmy potocznie nazwali jako dziwne, zrzucamy na kark autyzmu, czyli że załóżmy dziecko jest nadpobudliwe, bo ma autyzm, jest, nie wiem, biega, musi przebiec 100 razy długość korytarza w domu, żeby w ogóle móc zasnąć, albo ma biegunkę, bo ma autyzm, albo ma wybiórczość, bo ma autyzm. I właściwie tak jakby na to nie spojrzeć, to wszystko zrzucamy na ten, powiedzmy sobie, biedny autyzm, kiedy to nie do końca tak jest i jakby współczesny stan wiedzy absolutnie nie godzi się na to, żeby jakby założyć, że osoba z tym rodzajem trudności, niepełnosprawności, żeby nie miała prawa do chorowania na również inne dolegliwości. Dlatego tak absolutnie niezbędne jest szukanie przyczyn. Biorąc pod uwagę tutaj nasze, ja to jak tak Państwu tutaj troszkę pokazuję, taki przegląd piśmiennictwa w tym zakresie, wiedza jest przeogromna, to są naprawdę, w PubMedzie zachęcam do takiej tutaj najbardziej popularnej, dostępnej dla każdego wyszukiwarki medycznej PubMed i jak tam wpiszemy sobie Autism Spectrum Disorder czy ASD, czy autyzm, to zobaczycie Państwo, że wyskoczą tysiące publikacji medycznych dotyczących realnie takich biologicznych, medycznego podłoża nieprawidłowości i takich różnych procesów patofizjologicznych występujących u osób ze spektrum autyzmu. Stąd też jakby nasza tutaj też rola, czy nasze zadanie w ogóle osób, które wspierają dzieciaki ze spektrum autyzmu, jest też taka, żeby w tych osobach, które zazwyczaj nie potrafią nam powiedzieć i przekazać informacji jasno dotyczącej tego, że po prostu się źle czują, a co więcej, bardzo często też nie potrafią samemu zidentyfikować u siebie tego złego samopoczucia, no z tego powodu nie możemy jakby być bierni wobec współczesnej wiedzy, wobec tego, że najczęściej występującymi schorzeniami współistniejącymi to są zaburzenia gastroenterologiczne, że nie są to jakieś nieznanej symptomatologii zaburzenia, tylko są typowymi zaburzeniami, które mogą wystąpić u każdego jednego człowieka. I jakby odnosząc się do tego, ponieważ zazwyczaj jakby pracując i konsultując dzieciaki z różnych stron Polski i nie tylko zresztą, muszę powiedzieć, że jakby to jest takim clue i takim meritum, które chciałabym tutaj Państwa zainspirować, bo my mamy dosłownie paręnaście minut, ale chciałabym, żebyśmy sobie przypomnieli takie, powiedziałabym, stare jak świat powiedzenie, że każde dziecko jest dobre. I oczywiście jakby z perspektywy powiedzmy tej psychologiczno-pedagogicznej, no to oczywiście to określenie ma swój specyficzny wydźwięk, który z pewnością znamy. Natomiast ma również takie swoje znaczenie i takie swoje odniesienie do perspektywy medycznej, ponieważ jeżeli mamy dziecko ze spektrum autyzmu, z tym zaburzeniem neurorozwojowym, które równocześnie wykazuje szereg zachowań takich, bym powiedziała, jak to teraz się mówi, niepoprawnych kontekstowo, czy kontekstowo niepoprawnych, takich zachowań trudnych, czy zachowań niepożądanych, jakkolwiek byśmy to nazwali, ale takich zachowań, które gdzieś tam się nie mieszczą w przyjętym kanonie, powiedzmy, zachowania w danej kulturze, to
To, co najczęściej muszę powiedzieć, mówię rodzicom na konsultacjach u nas w centrum, to co jest, myślę, też takie zbawienne w ogóle dla wszystkich i otwierające oczy, to fakt, że jeżeli mamy dziecko z trudnościami w zachowaniu, to i jest to małe dziecko, taki mały przedszkolak, który jest tuż przed diagnozą, czy tuż po diagnozie, to musimy pamiętać, że generalnie dziecko z natury jest dobre. Jeżeli wykazuje zachowania trudne, typu agresywnych, typu autoagresywnych, czy innych zakłócających mu, nie wiem, koncentrację uwagi, czy uniemożliwiających zjedzenie wspólnie posiłku przy stole z rodzicami, oznacza tyle, że i są jakieś procesy nieprawidłowe, jakieś procesy patologiczne, jakieś trudności na poziomie, bym powiedziała, takim biologicznym funkcjonowania tego organizmu. I to nie jest tak, że my możemy faktycznie zrzucać te różne objawy na autyzm, bo faktycznie wiele spośród nich często występuje u dzieci z autyzmem, ale musimy pamiętać, że najważniejsze jakby całe sedno tkwi w tym, że my musimy poszukiwać przyczyn tychże zaburzeń, trudności zachowania. I bardzo ważne jest oczywiście prowadzenie i wdrożenie odpowiedniego procesu terapeutycznego, odpowiednio zaplanowanej ścieżki, która będzie dziecku dawać i narzędzia i będzie jakby wspierać z każdej strony i każdy aspekt jego funkcjonowania. Niemniej jednak to, czego uczę zawsze nauczycieli terapeutów, że nawet jeżeli będziemy my jako specjaliści będziemy stosować nowoczesne metody pracy, jakieś nowoczesne narzędzia, pomoce terapeutyczne, będziemy się szkolić u specjalistów na całym świecie, to nawet jeśli mamy właśnie przeogromną wiedzę, jesteśmy po licznych, nie wiem, superwizjach gdzieś w Stanach, to prawda jest taka, że jeżeli dziecko się źle czuje, to cokolwiek byśmy my jako specjaliści nie zrobili, to i tak dojdziemy do pewnej granicy, pewnego momentu, w którym po prostu realnie dziecko nie jest w stanie w ogóle przyjmować informacji i tych oddziaływań terapeutycznych i działania będą nieskuteczne. I teraz jakby teraz z drugiej strony, wchodząc w rolę rodzica, którym również jestem, też zawsze z rodzicami rozmawiam, zwłaszcza u nas na Lecha mamy w ogóle taką grupę wsparcia dla mam dzieci ze spektrum autyzmu, więc zapraszam serdecznie, bo my jako mamy sobie na ten temat po prostu realnie rozmawiamy i dochodzimy do różnych ciekawych wniosków i planów działania, ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że jakby w przypadku autyzmu, czyli tego naprawdę złożonego zaburzenia rozwojowego, bardzo istotne jest to, żebyśmy spróbowali spojrzeć na dziecko całościowo i żebyśmy mieli tę świadomość, że doskonale dopasowane oddziaływania terapeutyczne o takim właśnie charakterze, tak jak mówiłam, psychologiczno-pedagogicznym, to jest tylko część tak naprawdę tego, tych czynników, tych elementów, które mogą wpłynąć w ogóle na takie całościowe rokowanie dziecka. I to nie jest tak, że co zresztą ja opowiadam rodzicom na przykład w naszym przedszkolu spektrum, że oczywiście zrobimy wszystko, co możemy z perspektywy właśnie takiej terapeutycznej, psychologiczno-pedagogicznej, ale bez współpracy z rodzicami i bez diagnostyki dziecka, to nie jesteśmy w stanie wyciągnąć szczytów, że tak powiem, potencjału rozwojowego dziecka, ponieważ większość spośród tych dzieci to są dzieci naprawdę chore. To nie są dzieci chore na autyzm, tak jak mówiłam na początku, tylko to są dzieci, które są albo skrajnie niedożywione, czasami mimo występującej nadwagi, bo to jest też specyficzne i charakterystyczne. To są często dzieci żyjące w takim przewlekłych stanach zapalnych, zwłaszcza w obrębie właśnie układu gastroenterologicznego. To są często latami występujące biegunki zaparcia. To jest cały szereg naprawdę różnych czynników takich medycznych, które realnie trzeba wykluczyć. Ja zawsze też ucząc na studiach podyplomowych, gdy dochodzimy do tematu
zaburzeń sensorycznych, bo one tutaj myślę, że wszystkim Państwu są bliskie z racji zapisania się na webinar z autyzmu, no to zakładam, że przynajmniej jedną taką osobę znacie Państwo, żyjecie z nią lub pracujecie, no to z pewnością także jakby niczym nieznanym nie są zaburzenia sensoryczne, bo zaburzenia sensoryczne tutaj można powiedzieć rządzą naszymi bliskimi z autyzmem i w związku z tym są niezwykle istotnym elementem warunkującym ich codzienne funkcjonowanie. I oczywiście w występowaniu zaburzeń sensorycznych u dzieci bardzo istotne, bym powiedziała takie arcyważne realnie, jest wdrożenie odpowiedniej diagnozy integracji sensorycznej, na którą oczywiście zapraszamy do nas, ale i później terapii, tylko musimy mieć tą świadomość, że zawsze terapia powinna iść ze szczegółową diagnostyką medyczną, ponieważ zaburzenia sensoryczne są taką, powiedziałabym, manifestacją organizmu dziecka, że są jakieś procesy nieprawidłowe. I oczywiście, że dziecko może w trakcie całego procesu terapeutycznego doznać na pewnego rodzaju ulgi, dzięki której będzie w stanie samodzielnie spróbować rzeczywiście dojść do pewnego rodzaju takiej biologicznej równowagi. Niemniej jednak zazwyczaj, co z pewnością Państwo również obserwujecie u swoich dzieci, zaburzenia sensoryczne się mają gorzej, jak dziecko jest dzień, dwa, trzy po terapii, natomiast im dalej, tym się nasilają. I związane jest to z tym, że my realnie nie powinniśmy ignorować tych wszystkich sygnałów, które płyną z organizmu dziecka, bo tak naprawdę dziecko jest nam w stanie pokazać absolutnie wszystko. I jeśli mamy dobrych diagnostów, jeśli my dzisiaj również miałam na konsultacji dziecko, które teoretycznie na pierwszym spotkaniu miało zaprezentować tylko swobodną zabawę i można powiedzieć, że nic nie robiło, tylko wyciągał zabawki, natomiast diagnostycznie to już było szalenie ważne. I teraz jeśli my realnie potrafimy patrzeć na dziecko, mamy tą wiedzę w zakresie zaburzeń rozwojowych, to tak naprawdę dziecko nam samo pokazuje, czego potrzebuje. Zazwyczaj jest tak i tutaj w rozwoju dzieci myślę, że jest ważnym też do zobrazowania, to organizm jest ludzki i organizm dzieci jest naprawdę niezwykły. To jest absolutna magia, ponieważ często dzieje się tak, że dzieci są po jakichś wylewach trzeciego stopnia, takich poważnych wylewach dokomorowych po ciężkim porodzie i mimo wszystko to dziecko chodzi, czasami rzeczywiście wraz z dziećmi normatywnie rozwijającymi się, nie wiem, zdaje maturę czy idzie na studia, gdzie można by przypuszczać, że ze względu na duży obszar poważnego wylewu dokomorowego nastąpiło, nie wiem, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. A tymczasem musimy pamiętać, ten cały cud, o którym mówię i ta magia polega na tym, że organizm dziecka ma bardzo duże możliwości adaptacyjne i nawet jeśli mamy jakieś z okresu okołoporodowego jakieś problemy no, nieprawidłowo funkcjonujących procesów w organizmie dziecka, to bardzo często jest tak, że te procesy właśnie adaptacyjne, one sprawiają, że właściwie nie widzimy u dziecka żadnych deficytów, nawet jeśli pierwotnie występuje jakaś silna, nie wiem, niewydolność tarczycy, to te objawy mogą być bardzo odwleczone w czasie, a organizm jest w stanie sobie realnie tak regulować, że na początku jeszcze realnie nie widać tych nieprawidłowości. Ale wraz z biegiem czasu, w którymś momencie te procesy adaptacyjne w organizmie dziecka po prostu przestają być wydolne. I gdy przestają być wydolne, pierwsze co widzimy, to widzimy zaburzenia sensoryczne, które oczywiście wymagają diagnozy, wymagają terapii, ale wymagają też jakby poszukania przyczyny. Kiedy my zignorujemy, że udamy, że nie widzimy tego, to znaczy mamy małe dziecko, które na początku
nie rozwija się, jakby rozwój nie budzi żadnego wątpliwości czy niepokoju. Natomiast po pewnym czasie zaczyna zakrywać uszy, bać się dźwięków, wciska, dociska, jest jakimś typem poszukiwacza wrażeń, wspina się na wszystkie meble, skacze i widać, że sensorycznie potrzebuje tych wrażeń. To i oczywiście powinniśmy wdrożyć właśnie odpowiednie jakby postępowanie tutaj terapeutyczne. Natomiast jeśli my to zignorujemy i nie pomożemy na tym etapie dziecku, to co się później dzieje, to organizm dziecka jeszcze bardziej nam pokazuje, że są procesy patologiczne, które naprawdę powinniśmy diagnozować. I tym kolejnym krokiem są zaburzenia zachowania. Ja bardzo często to obserwuję w swojej takiej praktyce klinicznej, że rzeczywiście na początku przyjeżdżają dzieci z jakimiś subtelnymi nieprawidłowościami. Jeśli my jakby nie ma dalszego kroku i nic się za bardzo nie dzieje, rodzic gdzieś tam pójdzie w tą drogą, w której nie ma diagnostyki medycznej, to bardzo często się spotykamy po roku czy po pół roku, gdzie już wtedy oprócz zaburzeń sensorycznych pojawiają nam się zaburzenia zachowania o charakterze właśnie na przykład takim zakłócającym, agresywnym. Zatem bardzo ważne jest wsparcie dziecka z perspektywy tej terapeutycznej. Oczywiście musimy pracować nad tym zachowaniem, nad budowaniem relacji, nad stworzeniem wspólnego pola uwagi. Tutaj ci z Państwa, którzy jesteście Państwo terapeutami, nauczycielami, to jakby jest to ważne i oczywiste i to jest ta praca, którą na co dzień robimy. Natomiast pamiętajmy, że każde trudności w zachowaniu dziecka, jeśli jesteście Państwo rodzicem dziecka, nie wiem, maluszka dwulatka, który gryzie, kopie i bije i wpada co chwilę w jakiś rodzaj histerii, to najważniejsze jest, żeby pamiętać, że to nie wynika z jego jakby złego, tak zwanego złego charakteru, że to nie wynika z jakiejś takiej świadomej niechęci czy nie wiem, usposobienia na przykład, tylko jest to po prostu jakby taka manifestacja nieprawidłowości, które się toczą u dziecka i powinna być dla nas takim naprawdę alarmem, sygnałem alarmowym, że należy to dziecko realnie poddać diagnostyce, żeby jak najszybciej zdiagnozować, zidentyfikować problemy, żeby zobaczyć, co leży u podłoża tak naprawdę tego zachowania, bo to, że dziecko dostało diagnozę autyzmu, jest dla nas oczywiście pewną informacją, ale to, co zawsze rodzicom mówię, jakby diagnoza autyzmu, ona ma bardzo duże znaczenie z perspektywy takiej instytucjonalnej, z takiej perspektywy powiedzmy formalno-prawno-oświatowej, bo dzięki tej diagnozie dziecko ma prawo otrzymać z poradni psychologiczno-pedagogicznej odpowiednie tutaj dokumenty uprawniające do dodatkowych zajęć, tak, pożyczenie potrzeby kształcenia specjalnego czy czasem wspomaganie rozwoju w przypadku maluchów. Niemniej jednak musimy pamiętać, że diagnoza autyzmu jest diagnozą opisową, tak? Czyli jakby tu nikt nie bierze dzieciaki, nie wiem, nie pobiera krwi i my nie wiemy w rzeczywistości, jaka jest kondycja organizmu dziecka. Dlatego tak szalenie ważne jest właśnie praca nad stworzeniem takiego kompleksowego wsparcia. My mimo wszystko po macoszemu bardzo jeszcze w Polsce traktujemy te inne tematy, które mogą tak mocno wpływać na rozwój dziecka. Bo muszę powiedzieć, że ja od lat nastu kształcąc terapeutów, nauczycieli i tak też jakby gdzieś tam po tym świecie podróżując, to muszę powiedzieć, że my mamy naprawdę bardzo dobrych specjalistów i też jakby prowadząc różne superwizje w szkołach, czy prowadząc jakieś rady pedagogiczne, to naprawdę my mamy dobrych specjalistów w tym obszarze. Natomiast nie do końca albo w minimalnym stopniu na przykład doceniamy właśnie wartość albo wpływ czy istotę wybiórczości pokarmowej na zachowanie dziecka, czy
czy wpływ rodzaju spożywanych pokarmów na zachowanie dziecka. I nie wiem, czy macie Państwo taką świadomość, ale na przykład w Stanach dzieci, które są podejrzane o ADHD czy o autyzm, to zwykle w gabinetach takich czy w klinikach zajmujących się właśnie zaburzeniami psychomotorycznymi u dzieci, to pierwsze co lekarz mówi: droga mamo, od dzisiaj odstawiamy biały cukier, przychodzicie za miesiąc i dopiero patrzymy, co tak naprawdę twojemu dziecku jest. Natomiast u nas w Polsce no jeszcze to jest takie bardzo, bym powiedziała, bardzo raczkujące i jakby niby wszyscy wiemy, że sposób żywienia jest, nie wiem, ważny i znamy te takie, powiedzmy, slogany różne czy hasła, natomiast my tak naprawdę, myślę, nie wierzymy, że dziecko, które zje 4 grześki na śniadanie, a tak na początku widziałam to właśnie w naszym przedszkolu pierwszego dnia i się zdziwiłam, nie wiedziałam, że to jest w ogóle możliwe, ale to jest możliwe, to jakby ta podaż cukru tak mocno i tak istotnie wpływa na wysyp tych tak zwanych zachowań niepożądanych, że choćbyśmy mieli placówkę, w której jest piękna, pełna dostępność do wszystkich metod terapeutycznych, to tak naprawdę za dużo nie zdziałamy wtedy, kiedy dziecko jest faktycznie tak bardzo pobudzone psychomotorycznie pod wpływem na przykład produktów żywnościowych. Ale to nie tylko jest kwestia żywienia, bo przyczyn występowania zaburzeń zachowania może być bardzo dużo, bo u każdego dziecka w nieco inny sposób ten mechanizm tak naprawdę przebiega. Najważniejsze jest wiedzieć, że dziecko taki prawidłowo rozwijający się przedszkolak, to jest dziecko, które tak naprawdę powinno być zadowolone, pogodne, oczywiście w zależności od tego, w jakim jest wieku, no to powinno być mniej lub bardziej, powiedzmy, rozbiegane, biorąc pod uwagę złote okresy motoryczności dziecka, czyli tam ten 5., 6., 7. ewentualnie rok życia, czy 12., 13., kiedy są takie apogea motoryczności. Natomiast zasadniczo dziecko jest pogodne, uśmiechnięte, zadowolone. Jeśli mamy dziecko, które jest spięte, zdenerwowane, które jest w takiej stałej gotowości do zdenerwowania się, które bardzo mocno potrzebuje narzucić swój jakiś rytuał, swój sposób funkcjonowania rodziny, które denerwuje się, gdy ten pewien schemat zostaje złamany, które, nie wiem, potrzebuje tych samych ścieżek na spacerach, które potrzebuje tej samej strony chodzenia wokół wózka na przykład, nie? Czyli właśnie jest w takim bardzo, bym powiedziała, takiej bardzo dużej sztywności w myśleniu, w zachowaniu, to nie oznacza, że ono takie pedantyczne jest, czy no właśnie, powiedzmy pedantyczne, czy dokładne, tylko oznacza tyle, że jego organizm jest bardzo silnym, w silnej takiej gotowości ze względu na bardzo duże dolegliwości, tutaj duży dyskomfort, czy dolegliwości bólowe, czy inne, które mogą po prostu wystąpić i które wpływają na zachowanie dziecka. I teraz jeżeli zachowanie dziecka o charakterze agresji jest związane na przykład z nieprawidłową mikrobiotą jelitową, chociaż o tym za chwilę powiedzą pani specjalistki z Instytutu Mikroekologii, to choćbyśmy zapisali dziecko do najlepszego terapeuty świata od tak zwanych zachowań trudnych, to mimo wszystko ograniczone są te możliwości pomocy, kiedy nie wyeliminujemy przyczyny. Dlatego musimy pamiętać, że bardzo ważne, realnie ważne i istotne jest to, żebyśmy my poszukiwali tych przyczyn. Oczywiście, że my jesteśmy tylko rodzicami, dlatego fajnie mieć kogoś takiego, powiedzmy, nie wiem, mentora, chociażby lekarza rodzinnego, który będzie poszukiwać przyczyn trudności i zaburzeń zachowania,
bo zazwyczaj, tak jak mówię, one są taką pewną manifestacją organizmu dziecka, że coś się dzieje nie tak i że trzeba realnie pomóc, po prostu pomóc temu dziecku. Także jakby chciałam Państwa tutaj, powiedzmy, zostawić z taką, mam nadzieję, dużym niedosytem, ponieważ temat jest ogromny, szeroki. Dla przykładu powiem, bo być może to Państwa także dotyczy, a propos istotności i takiej naprawdę wagi ogromnej diagnostyki medycznej u dzieci z zaburzeniami rozwoju, to fakt, że do nas, do centrum na Lecha przyjeżdżają naprawdę dzieci z całej Polski na konsultacje i często i zwykle jest tak, że rodzice maluszków przyjeżdżają, bo dziecko nie mówi, bo jeśli nie mamy dziecka innego, jeśli to jest pierwsze dziecko w rodzinie, to my jako młodzi rodzice, czy średni rodzice, nie ma to znaczenia, ale młodzi stażem rodzicielskim, po prostu nie mamy porównania i nam się realnie wydaje, że u naszego dziecka chodzi tylko o mowę i nawet jeśli występują jakieś zachowania nietypowe, to zawsze rodzice mówią, że najważniejsza jest mowa. I to co jakby jest najczęstszym błędem, to fakt, że taki, załóżmy, niemówiący trzylatek jest posyłany bardzo intensywnie na terapię logopedyczną bez jakiegokolwiek innego wsparcia diagnostycznego. A tymczasem musimy pamiętać, że mowa to jest taka wisienka na torcie w rozwoju dziecka i muszą wszystkie procesy fizjologiczne zgrać się realnie, mówiąc potocznie. Musi wiele procesów nastąpić, chociażby regulacja podstawowych procesów fizjologicznych dziecka, czyli zamiast koncentrować się na tym, że nie mówi i posyłać do logopedy, to trzeba się jakby pochylić nad tym, że zazwyczaj to dziecko bardzo słabo śpi, jest bardzo wybiórcze pokarmowo, ma ataki histerii, złości, agresji, a do tego, nie wiem, ma jakieś przewlekłe procesy związane ze skórą, no i oczywiście procesy z wypróżnianiem nieprawidłowości, więc póki my nie popracujemy nad taką bazą, to ta mowa, bardzo małe jest prawdopodobieństwo, że ona się samoistnie rozwinie w tak zaburzonym organizmie dziecka, więc zaczynanie całego procesu terapeutycznego od logopedy zazwyczaj jest takim działaniem bardzo mało skutecznym, mając oczywiście ogromny szacunek do logopedów, bo ja też neurologopedów uczę u nas na Uniwersytecie Medycznym, więc jakby współpracujemy tu razem. Ja mam taki, miałam po prostu taką tutaj, chciałam się podzielić z Państwem taką refleksją, jak to w praktyce wygląda. Dopiero właśnie w trakcie rozmowy z rodzicem i takiej dyskusji na temat funkcjonowania dziecka okazuje się, że tak naprawdę jakby ta mowa jest na tą chwilę najmniej istotna, bo ważniejsze jest to, żeby dziecko na przykład jadło coś więcej niż tylko na przykład bułkę, którą je od pół roku i w związku z tym no nie ma możliwości, żeby było odpowiednio odżywione, a jak nie jest prawidłowo odżywione, to ten mózg prawidłowo nie funkcjonuje, a jak mózg nieprawidłowo funkcjonuje, to będzie to miało odbicie, zazwyczaj tak właśnie jest, odbicie chociażby w zaburzeniach zachowania u dziecka. Także jakby tutaj taka moja ogólna puenta, zawsze w przypadku podejrzeń zaburzeń rozwojowych u dzieci, czy już samych zaburzeń rozwojowych zdiagnozowanych, musimy pamiętać, żeby rzeczywiście prowadzić tą pogłębioną diagnostykę medyczną, no i w związku z tym myślę, że jest to takim, Pani Zuzanno, tak łagodnie przejdziemy do tej części właśnie tutaj instytutu i diagnostycznej. Także ja ze swojej strony na razie dziękuję i teraz oddaję głos już Pani Zuzannie. Tak, dziękujemy bardzo Pani doktor za wyczerpującą tutaj prezentację i wypowiedź, bo naprawdę była bardzo, bardzo wartościowa, dużo rzeczy tutaj Pani doktor też poruszyła. Ja ze swojej strony tutaj w imieniu Instytutu to właśnie chciałam powiedzieć, że my jesteśmy placówką medyczną, która zajmuje się taką szeroko pojętą edukacją żywieniową, żywieniowo-zdrowotną, też diagnostyką. Wykonujemy posiewy właśnie mikrobiologiczne z przewodu pokarmowego,
Także ta diagnostyka jest dosyć szeroka i też badania na nadwrażliwości pokarmowe. W kontekście tutaj właśnie tego, co też pani doktor mówiła, jeśli chodzi o mikrobiotę jelitową, to tak naprawdę jest taka całość tego środowiska w przewodzie pokarmowym. Głównie to są właśnie bakterie, archony, grzyby, które zasiedlają jelita i tak naprawdę ogrom tego środowiska jest, można podkreślić właśnie przez to, że tak naprawdę cały genom mikrobioty jest nawet 150 razy większy niż genom człowieka, więc tak naprawdę bardzo dużo jest tych organizmów. Sama mikrobiota może ważyć nawet około 2 kg, więc to też jest bardzo dużo. I za co odpowiada? Główne funkcje to są funkcje takie immunomodulacyjne, czyli może wpływać na układ odpornościowy, też funkcje takie ochronne, czyli stanowi taką pierwszą linię kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Dodatkowo też wytwarzanie neuroprzekaźników właśnie tu w kontekście też autyzmu ma duże znaczenie, ale też takie podstawowe jak synteza witamin, też pomoc we wchłanianiu, bo też synteza enzymów trawiennych, także tych funkcji jest naprawdę bardzo dużo. I tak naprawdę co może wpływać na skład mikrobioty, czyli te czynniki, takie modyfikujące ją, to przede wszystkim jest jakby stres, który towarzyszy bardzo często wszystkim i też dieta na przestrzeni życia, w ogóle wszelkie jakby antybiotyki, ale też leki, które się przyjmuje, toksyny, które przyjmujemy z pożywieniem, to wszystko może mieć wpływ na mikrobiotę i też środowisko jako takie, jako zanieczyszczenie, ale też jakby środowisko po prostu takie, w jakim się otaczamy. Także to też ma zdecydowanie duży wpływ na mikrobiotę. No i jeżeli chodzi o samą dysbiozę, a zachowanie dzieci, to badania naukowe faktycznie pokazują, że ten skład mikrobioty jelitowej w autyzmie zdecydowanie odbiega od takiej kompozycji mikrobioty dzieci czy osób też ogólnie neurotypowych. Nowa teoria też wskazuje, że taką główną przyczyną zmiennej właśnie tej różnorodności może być u dzieci właśnie z autyzmem może być wybiórczość pokarmowa, o której też pani doktor mówiła. Także w związku z tym tak naprawdę u nawet 90% dzieci mogą występować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które też jakby przy takiej braku zdolności właśnie tych komunikacyjnych może pogłębiać zaburzenia zachowania. Jakby tu też pani doktor podkreślała znaczenie tej osi jelito-mikrobiota-mózg czy mózg-jelito, różnie to też się określa, ale generalnie polega to przede wszystkim na tym, że faktycznie mikrobiota jelitowa może wpływać na nasz układ nerwowy i zachowanie i też mózg jakby wpływa bezpośrednio na samą mikrobiotę i też proces ogólnie pracy naszego przewodu pokarmowego. Także tak naprawdę wsparcie mikrobioty jelitowej może być ogólnym takim wsparciem zdrowia dziecka i funkcjonowania dziecka. Więc jak można zbadać mikrobiotę i jakie działania naprawcze włączyć? My z naszej strony oferujemy właśnie posiewy mikrobiologiczne z przewodu pokarmowego, zaczynając od takich najniższych tutaj jakby paneli, jest kybermyk, który oznacza tak naprawdę tylko grzyby, później kyberstatus, który oznacza bakterie. Kompakt łączy oba, że tak powiem, badania i po prostu jest i oznaczenie bakterii i grzybów. No i Kyberkompakt Pro, taki najszerszy panel badania, dodatkowo uwzględniający jeszcze dwie bakterie odżywiające nabłonek jelita i też sprawdza obecność takiej bakterii toksynotwórczej Clostridium difficile wraz z toksynami. Bardzo często zdarza się tak, że my w praktyce jednak dzieciom tutaj autystycznym polecamy ten najwyższy panel ze względu też na znaczenie chociażby tych bakterii odżywiających nabłonek w kontekście całej mikrobioty i też modulacji tych bakterii takich wpływających bezpośrednio na układ nerwowy. No i właśnie też badania pokazują, że suplementacja takimi preparatami probiotycznymi może ogólnie wpływać na emocje i zachowanie, czyli może też je jakby istotnie zmniejszać zaburzenia, intensywność zaburzeń zachowania i tak naprawdę u niektórych dzieci nawet zmniejszać deficyty behawioralne, czyli tak naprawdę to przywrócenie eubiozy w jelicie może się odbywać z wykorzystaniem probiotyków i tak naprawdę jest takim celem, jeżeli chodzi o ten aspekt taki medyczny, który chcemy osiągnąć z pacjentami.
z naszymi właśnie podopiecznymi przede wszystkim. No i też w instytucie oferujemy dwa takie pakiety, Autyzm i Autyzm Plus. One zawierają właśnie diagnostyka mikrobioty. W obu panelach jest ten najwyższy panel Kyber Compact Pro. Dodatkowo też sprawdzamy nadwrażliwości na pokarmy. W tym pakiecie Autyzm Plus jest tam ten najwyższy panel, który zawiera 270 składników pokarmowych i każdy z tych pakietów też obejmuje konsultacje dietetyczne, bo jednak, że tak powiem, dietetycznie tych pacjentów też trzeba zaopiekować. Także takie mamy tutaj taką ofertę jakby dla naszych podopiecznych autystycznych my z Instytutu proponujemy. Jeżeli mieliby Państwo też jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu bezpośrednio, można ze mną lub tutaj też są namiary na Instytut. Także ja bardzo dziękuję i teraz możemy przejść do pytań od razu myślę, więc tak naprawdę mam nadzieję, że tu Państwo pisali. Okej. Tak, ja już Pani Zuzanno tak sobie wcześniej pytania i muszę powiedzieć, że chyba to na większość odpowiedziałam. Generalnie była mowa między innymi o napięcie, obniżone napięcie mięśniowe i jaka może być tego przyczyna. Przyczyn może być bardzo dużo i wszystko się wiąże, u jednego dziecka jest to obniżone napięcie, u innego są to zaburzenia o charakterze agresywnym, u trzeciego bardzo silne, nie wiem, przywiązanie do rutyny, czy do jakiejś stymulacji, to wszystko może mieć wspólną przyczynę i nie ma, obniżone napięcie mięśniowe nie będzie miało jakiejś charakterystycznej jednej, która powoduje ten dany objaw. Raczej, tak jak mówię, jest to taki właśnie rodzaj manifestacji nieprawidłowości, który trzeba poddawać pod, no, pod szczegółową diagnostykę i takiego jednego rozwiązania nie ma. Ja może podam taki przykład, żeby zobrazować nam w ogóle spektrum autyzmu. Może być dwoje dzieci, jedno i drugie niemówiące, jedno i drugie z łatwością wpadające w jakieś zachowania o charakterze agresywnym, jedno i drugie mające problemy z wypróżnianiem i bardzo silnie się stymulujące wzrokowo. No i mimo iż ten obraz jednego i drugiego dziecka jest naprawdę bardzo podobny, to przyczyna u jednego i przyczyna u drugiego może być zupełnie inna. Niestety w przypadku, no autyzm zazwyczaj jest lub prawie zawsze lub zawsze jest ogromną zagadką, po prostu ogromną zagadką, którą bardzo trudno jest rozwikłać i ja nie mówię, że to jest takie proste, jakby tutaj mając ten przekaz konieczności diagnostyki medycznej, bo to jest bardzo trudne. Natomiast chyba to jest jedyna droga tak naprawdę, żeby dziecku rzeczywiście realnie skutecznie pomóc. Nie? Także to tyle, jeśli chodzi. Dobra, a tutaj właśnie jeszcze ten to chyba na to pytanie Pani Justynie nie odpowiedziałam. A propos wypowiedzialności pokarmowej, na pewno bardzo chętnie zaraz tutaj oddam głos też Pani Zuzannie, ale muszę powiedzieć, że my też jakby społecznie zakładamy zawsze, że ta wybiórczość ona musi być, bo tak po prostu jest w autyzmie. Natomiast to absolutnie są takie stereotypowe myślenia o autyzmie, bo mogą być dzieci z autyzmem, które nie mają wybiórczości, prawidłowo się wypróżniają i nie mają trudnych zachowań, więc to nie jest cecha, która nierozerwalnie musi być związana z autyzmem. Niemniej jednak musimy pamiętać, że występowanie wybiórczości pokarmowej i jakby praca nad tym aspektem funkcjonowania dziecka czasami jest ważniejsze od wdrożenia szybkiej interwencji terapeutycznej. I często jest tak w tych takich nowoczesnych centrach rehabilitacyjnych na świecie, w Stanach, często jest tak, że cały proces rehabilitacji i terapii dziecka z autyzmem nie zaczyna się od psychologa, pedagoga, tylko po pierwsze zaczyna się od edukacji rodziców, a po drugie zaczyna się od konsultacji dietetycznej. I jakby mając na uwadze moje kilkunastoletnie doświadczenie w konsultacji pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, no i naprawdę mając do porównania ogromne grupy, setki dzieci, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten temat żywienia jest szalenie ważny. Natomiast my jako rodzice ze względu tylko i wyłącznie na naszą nieświadomość pomijamy ten temat i potrafimy wydawać ogromne sumy na to, żeby dziecko miało
wielokrotnie w tygodniu logopedę, wielokrotnie psychologa, wielokrotnie pedagoga, a zapominamy, że to dziecko w domu je tylko na przykład makaron. Gdy tymczasem, póki my nie zrobimy, tak mówiąc potocznie, porządku z tym makaronem i gdy nie zadziałamy diagnostycznie, by to dziecko zaczęło się prawidłowo odżywiać, to ten mózg nie będzie na tyle taki podatny na te różne oddziaływania terapeutyczne, które są. One oczywiście również do pewnego stopnia mogą być, dawać efekty. Ja absolutnie tego nie deprecjonuję, bo w moich zespołach terapeutycznych czy w moich placówkach jest szereg psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów. Natomiast żeby działanie było skuteczne, to trzeba na to spojrzeć w taki właśnie logiczny, racjonalny sposób. Więc jeśli dziecko jest skrajnie niedożywione, a zazwyczaj tak jest z dziećmi z autyzmem, to ogromne sumy pieniędzy wydawane na cały proces rehabilitacji i terapii często są niestety bardzo mało skuteczne, bardzo mało efektywne, ponieważ ten organizm absolutnie nie jest gotowy do koncentracji uwagi, do zapamiętywania, w ogóle do jakby pracy i wykorzystywania swoich funkcji poznawczych. Także, ale może jeszcze właśnie tutaj Pani Zuzannie oddam, bo to jest Wasz temat. Tak, jeśli chodzi tutaj o wybiórczość, to zdecydowanie jakby podejście też powinno być, tak jak pani doktor mówiła, to też jakby indywidualne zdecydowanie, bo też każdy przypadek jest inny. Natomiast też jeśli chodzi o niedożywienie, to często też myli się, jakby mówię tu bardziej jakby z perspektywy rodzica, można pomylić po prostu to, bo się myśli tylko o takim niedożywieniu ilościowym, natomiast u dzieci właśnie ze spektrum obserwuje się to niedożywienie często jakościowe, czyli to mogą być dzieci z prawidłową masą ciała, ale gdzieś tam w przypadku pokrycia zapotrzebowania na składniki mineralne, witaminy, no, najczęściej jest to no, dużo gorsze niż gdzieś tam u rówieśników neurotypowych, czy no po prostu u innych dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o wybiórczość, to przede wszystkim tutaj oswajanie i jednak taka indywidualna gdzieś tam, myślę, konsultacja, też każdy specjalista troszeczkę inaczej pracuje, ale na pewno prowadzenie takiego dzienniczka żywieniowego no, ma bardzo duże znaczenie. Ja głównie właśnie na takich dzienniczkach pracuję i grupowaniu produktów pod konkretne preferencje dziecka i w ten sposób dobierania jakby produktów, które chcemy włączyć, rozszerzyć. No i to też warto podkreślić, że niestety jakby tutaj to jest też długotrwały proces. No i nie zawsze jakby też dziecko dochodzi do takiego etapu gdzieś tam powiedzmy, który oczekuje rodzic. Niekiedy to jest po prostu troszkę bardziej rozszerzona dieta, ale dalej nie to, co by chciał rodzic, więc zawsze warto też jakby każdy sukces i tak no, traktować pozytywnie jako sukces, bo to też dodatkowo wzmacnia jakby później ewentualne próby. Natomiast no, to jest też bardzo indywidualne, tak jak mówię, no, każdy specjalista gdzieś tam trochę inaczej i pracuje, więc też nie ma takiego ogólnych jakby zaleceń. Natomiast jak tutaj też czytam, że czy jest jeszcze szansa na rozszerzenie diety? Tak naprawdę tak, zawsze jest szansa, żeby włączyć nowe produkty. Myślę, że jest, tylko po prostu wymaga to pracy i też trafienia na osobę, która po prostu, z którą się złapie też kontakt, no bo ta współpraca też z rodzicem i z terapeutą też jest tutaj bardzo ważna. Więc jakby my, no, mogę tyle dodać jakby z mojej strony i właśnie no, jakby każdy specjalista też trochę inaczej podchodzi do tego tematu, nie? Ja tylko bym chętnie dodała jeden wątek jeszcze a propos tej wybiórczości, bo to jest temat ważny, arcyważny i muszę powiedzieć, że my jako rodzice mamy często takie poczucie, że jeżeli okaże się na przykład w badaniach diagnostycznych, że nasze dziecko nie może jeść tej bułki, którą je cały czas, to co wtedy będzie jadło? I my mamy takie irracjonalne przerażenie, że to już będzie chyba koniec. Ja muszę powiedzieć, że najważniejsza jest taka świadomość tego, jaka jest rola w ogóle mikrobioty jelitowej, jak bardzo ona rzutuje, wpływa, warunkuje w ogóle całe funkcjonowanie człowieka na każdym etapie życia. I zwykle jest tak, że te wybory żywieniowe u dziecka z zaburzeniem rozwojowym, poważnym i z poważnymi zaburzeniami mikrobioty jelitowej, one tak naprawdę determinują nieprawidłowe nawyki żywieniowe.
i tak długo, jak nie przerwiemy tego błędnego koła jedzenia produktu zwykle jednego, tak długo nic się nie zmieni i jeżeli dziecko dzisiaj je 15 produktów, a my nie zadziałamy w obszarze właśnie mikrobioty jelitowej, diagnostyki szczegółowej, to najprawdopodobniej za jakiś niedługi czas tych produktów będzie 12, a potem będzie 10, a potem już tylko 2, co oznacza, że to dziecko będzie coraz bardziej niedożywione i będzie coraz bardziej już zaburzone i prawdopodobnie zaburzenia związane z zachowaniem będą się także pogłębiać, więc to przerwanie, tak kolokwialnie mówiąc, tego błędnego koła jest istotne w takim sensie, żeby jak gdyby zrozumieć, że zazwyczaj to, co dziecko je, to ten 1, 2, 3, 5 produktów, które dla niego są tak szalenie ważne i bez tego wpada w histerię, złość lub nie wiem, w środku nocy rodzice muszą jechać, bo zabrakło czegoś, czekolady, zabrakło jogurtu, czegokolwiek, to zazwyczaj jest produktem, który najbardziej dziecku szkodzi i którym dziecko się w jakimś tam sensie stymuluje i które na pewno nie ma takiej funkcji, bym powiedziała, odżywczej, tylko raczej są takim pogłębieniem tych nieprawidłowości. Więc to nie jest tak, że zrobimy badania, zabierzemy tą bułkę czy to mleko i wtedy już nic dziecko nie będzie jadło. Wtedy jest tak, że po kilku dniach różnego stopnia nasilenia, niezadowolenia u dziecka, dziecko po prostu robi się głodne i zaczyna jeść więcej i więcej, tak? Więc to jest szalenie ważne. Tak, tutaj jeszcze w odniesieniu do poprzedniego, to też mamy takie doświadczenia właśnie u nas w praktyce, że widzimy, że faktycznie po wyrównaniu zaburzeń w obrębie mikrobioty jelitowej, to też na przykład chęć na spożycie nowego produktu wzrastała i mamy, zgłaszały, czy rodzice generalnie, że faktycznie jest większa chęć, większy apetyt i ciekawość i w ogóle jakby ta poprawa zachowania w ogóle i podejścia do jedzenia też się poprawia. Tu mówię bardziej z naszej praktyki niż gdzieś tam z literatury, ale obserwujemy faktycznie jakby taki też trend, że po wyrównaniu zaburzeń w obrębie mikrobioty jelitowej ta chęć i otwartość na nowe produkty też jest trochę lepsza. Tutaj jeszcze mamy pytanie, czy ma sens robienie badań 10-miesięcznemu dziecku? Generalnie tutaj, jeżeli chodzi o aspekt ten diagnostyczny zaburzeń ze spektrum autyzmu, to myślę, że to też jest ogólnie za wcześnie, chyba żeby tu diagnozować. Natomiast jeżeli chodzi o robienie badań mikrobioty jelitowej, to jakby nie ma przeciwwskazań, natomiast nie ma sensu wykonywanie tego badania gdzieś tam najwyższego panelu, bo wtedy jeszcze bakterie odżywiające nabłonek jelita nie są wykształcone w takim stopniu, żeby to miało jakby przełożenie na wynik badania, więc tego najwyższego panelu nie. No i w momencie, kiedy badanie będzie wykonane prawidłowo, w sensie pobrany materiał będzie prawidłowo, to nie ma takiego jakby tutaj przeciwwskazania. Jeśli chodzi o badania takie diagnostyczne, laboratoryjne, to witaminy czy wszelkie takie badania dotyczące morfologii krwi, to jak najbardziej zawsze jest sens. I to chyba z tego, co widzę, chyba na pewno w przypadku 10-miesięcznego dziecka już możemy zaobserwować pewne nieprawidłowości, zdecydowanie tak, związane z właśnie tym dzieleniem wspólnego pola uwagi, z elementami związanymi z naśladownictwem, z kontaktem wzrokowym, więc tutaj jakby pod kątem obserwacji dziecka w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu jak najbardziej można. Faktycznie jakby prowadzenie jakiejś intensywnej diagnostyki medycznej prawdopodobnie u tak małego dziecka będzie to na drugim planie. Najpierw na pewno warto byłoby rzeczywiście ocenić dziecko i u specjalisty z takim właśnie wprawnym okiem w zaburzeniach rozwojowych, czy rzeczywiście jest coś tutaj na rzeczy. A muszę powiedzieć, że jakby właśnie pracując od lat z rodzicami, to również już u 10-miesięcznych dzieci wielu rodziców podaje słodycze,
No, czy jakieś naprawdę produkty, które absolutnie nie powinny być podawane, więc często jest to taka nieświadoma, bo tu nie chodzi o poczucie winy u rodziców, tylko taka po prostu nieświadome obciążanie dziecka. Dlatego jak zawsze, jak ze wszystkim, może niekoniecznie właśnie doktor Google, tylko najlepiej po prostu się udać do specjalisty na taką konsultację, jeżeli są w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, niż tam tygodniami się w domu martwić i niepokoić. Także zachęcam w tą stronę iść. Tutaj jeśli chodzi o te badania jeszcze u 10-miesięcznych dzieci, to faktycznie jeszcze w kontekście badań na nadwrażliwości pokarmowe, to u samego dziecka jakby tak krwi się też nie pobiera do pierwszego roku życia jakby, bo wcześniej przed skończeniem tego pierwszego roku życia pobieramy z krwi matki, natomiast to też wynika z tego, że jakby też ta dieta nie jest do końca tak rozszerzona, nie? Jeśli chodzi tutaj o jakie badania najlepiej wykonać dla 2-letniego dziecka, jeśli chodzi o jelita. Tak naprawdę zależy od problemu, bo my tutaj też w instytucie oferujemy bezpłatne takie konsultacje telefoniczne w celu doboru badań, więc tak naprawdę wtedy jest największa możliwość porozmawiania i faktycznie wybrania takiego odpowiedniego panelu czy odpowiedniego takiego zakresu badań. Więc myślę, że chyba odesłałabym szczerze mówiąc na taką konsultację, natomiast, bo to też zależy tak naprawdę od innych czynników, jakby na jakie też, co dziecku jest, co się dzieje, ale generalnie u 2-letniego dziecka, jeżeli chodzi o mikrobiotę jelitową, to można już jak najbardziej ten najwyższy panel badania wykonać, bo już jakby ta mikrobiota, tak jak mówiłam, odżywiająca nabłonek jelita już jest wykształcona. Natomiast pytanie, czy jest taka konieczność, więc to wszystko w zasadzie na tych naszych bezpłatnych konsultacjach jak najbardziej się wtedy wyjaśni. Tu widzę, że jest jeszcze jedno pytanie. Zrobiliśmy scenariusz badania w Instytucie Autism Plus, wyszło bardzo dobrze, niestety borykamy się z trudnymi zachowaniami. Czy mimo prawidłowych wyników badań powinniśmy eliminować część produktów, na przykład gluten, nabiał, czy nie ma takiej konieczności? Generalnie, jeżeli wyszło wszystko prawidłowo, to pytanie też, jakby jeszcze, czy jakieś inne badania były wykonywane, czy podłoże nie leży gdzie indziej. Natomiast na wyrost nie warto eliminować, bo to zawsze zubaża jakby dietę. Także myślę, że na wyrost nie. Mogą się Państwo umówić też do nas na konsultacje. Wtedy na takiej konsultacji, czy też bezpłatnej, czy bezpośrednio takiej dietetycznej, to wtedy wyjaśnimy, bo być może też jest jakieś inne jeszcze są problemy, gdzie nie można tego wychwycić. Może spojrzenie takie z innej strony, czy przez kogoś innego, może spowoduje, że się znajdzie przyczyna. I myślę, że też tutaj kwestia jeszcze też samej tej terapii probiotycznej, czy tam już została skończona, czy jeszcze trwa i jak była stosowana, myślę, że to jest też takie do wyjaśnienia. Więc jeżeli będą Państwo zainteresowani, to prosiłabym też najwyżej napisać do mnie maila albo faktycznie na taką konsultację u nas bezpłatną się próbować dodzwonić, to jak najbardziej wtedy też no jak najbardziej pomożemy. Ale na wyrost, jakby odpowiadając na pytanie, bez wskazań nie ma sensu tutaj eliminować jako tako jakichś grup produktów, bo to zawsze zubaża dietę i może nasilać też takie nieprawidłowe jakby zachowania jedzeniowe. Tak. Ja właśnie też chciałam tylko tu potwierdzić, że jakby współczesny stan wiedzy medycznej też absolutnie jakby podkreśla istotę wpływu chorób współistniejących, czyli tą tak zwaną współchorobowość w przebieg samego spektrum autyzmu. Niemniej jednak wszędzie zawsze podkreślane jest, i to przez naukowców na całym świecie, żeby tak zwane w ciemno żadnych modyfikacji nie robić, bo bardzo często, mimo dobrej woli rodziców, ale bardzo często to się kończy po prostu źle. I również takie miałam, jakby no nieraz takie sytuacje, gdzie rodzice bardzo dużo gdzieś tam w internecie sobie poczytali i na własną rękę bez żadnych badań wykonywali liczne różne modyfikacje, i zazwyczaj to się wiązało z bardzo dużym niedożywieniem, bo na przykład rodzice
karmili dziecko tylko marchewką, bo zakładali, że skoro jest bezmleczna, bezglutenowa, bezcukrowa i bezsojowa, to że na pewno będzie to odpowiedni sposób żywienia. Także nie, to tak nie jest. To jest jakby zbyt duża odpowiedzialność i wiem, że jakby internet jest naprawdę kopalnią wiedzy, tylko że również też informacji takich niesprawdzonych. Muszę powiedzieć, że u nas jakiś czas temu do naszej kliniki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu też przyjechało dziecko z autyzmem na skraju życia po wlewach do odbytniczych z wybielacza, ponieważ rodzice przeczytali w internecie, że trzeba wyczyścić jelita dziecku i zrozumieli to dosłownie. Także tutaj myślę, że to jest zbyt ogromna odpowiedzialność zdrowia naszych dzieci, żeby faktycznie jakby bazować tylko i wyłącznie na informacjach gdzieś tam jakichś takich facebookowych, a faktycznie najlepiej mieć po prostu pod, że tak powiem, pod ręką, mówiąc potocznie, na specjalistę, który będzie na tym czuwał i pokieruje odpowiednio rodzica, nie? Tak, dokładnie, więc chyba tutaj już więcej pytań nie ma, więc bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy tutaj za uczestnictwo w webinarze i jeżeli jeszcze jakieś pytania się pojawią, to zapraszamy na taki bezpośredni kontakt tutaj mailowy, wtedy jak najbardziej odpowiemy. Bardzo dziękujemy Pani doktor za wyczerpujący wykład jeszcze raz i za odpowiedź na pytania. Państwu dziękujemy za udział i wszyscy zarejestrowani otrzymają nagranie z dzisiejszego webinaru, także te wszystkie wiadomości nigdzie nie uciekną, tylko będą mieli Państwo nagrane. Także bardzo dziękuję jeszcze raz. Super, ja również dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia. Do zobaczenia.